Na moim kanale wybiło właśnie 100 tysięcy subskrypcji, więc pokażę wam film, w którym dowiecie się, czym się zajmuję w ogóle poza YouTube'em. To jest Jacek. Jacek wiódł normalne, wręcz bogate życie. Dużo podróżował. Zna biegle 3 języki. Ostatnie lata mieszkał w małej willi w Edynburgu. Niestety teraz żyje na ulicy. Jacek nigdy nie powinien być bezdomnym i moim zadaniem jest znalezienie mu pracy i zakwaterowania. Przez ostatnie 20 lat nie mieszkałem w Polsce. Jeździłem po Azji, Europie, Ameryce Południowej i chwilę byłem w Ameryce Północnej. Pracowałem dla sił rozjemczych ONZ-u w wielu krajach. Zwiedziłem 27 krajów, spędziłem tam 8 lat i 7 miesięcy. Siły rozjemcze miały jedno zadanie, oddzielić dwie strony od siebie, tak żeby się nie zabijały nawzajem. Niestety, ale skupiało się to na sile środkowej, to znaczy na nas. Obie strony strzelały do nas. Robiliśmy różne rzeczy, żeby być pacyfistami. Nie byliśmy tam po to, żeby zabijać ludzi, tylko po to, żeby ludzie nie zabijali się nawzajem. Jechałem do restauracji ze swoją dziewczyną. Ona wstała, kiedy już był nasz przystanek. Ja mieszkałem w górach, a jechaliśmy na nadmorze, na restauracji, żeby zjeść rybę. I koleżka, jeden z pasażerów, klepnął ją w tyłek. Więc chciałem od razu do niego podejść, ale kiedy ona poszła do wyjścia, ja poszedłem za nią, zauważyłem kątem oka, że on wstał również i szykuje się do wyjścia. Więc ona wysiadła z autobusu, ja wysiadłem za nią, no a tamten nie zdążył. Wrócił do autobusu. No po prostu odwróciłem się, no i walnąłem go w pysk i tyle, nie? I ktoś się na mnie rzucił z tyłu. Pomyślałem sobie, że was jest dwóch. No to walnąłem tego z tyłu również. Okazało się, że to policjant. Nie okrzyknął się, że jest policjantem. Nigdy bym policjanta nie dotknął. Kiedy przyjechałem do Polski, okazało się, że straciłem wszystko. Stałem się bezdomny i poszukiwałem pracy. Zatrudniłem się, miałem wypadek na budowie. Niestety nie byłem ubezpieczony, więc nie należą mi się żadne świadczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej z ulicy Ilickiej twierdzi, że jestem zbyt zdrowy, żeby mieć jakiekolwiek świadczenia, a pracodawcy, że mam jeszcze niesprawną rękę. Dochodzi do siebie. Jacka poznałem przypadkowo, ale ja w przypadki nie wierzę. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. To na pewno jest spoko. Jest ręcznik z kapturem oprócz polaru. Możliwe, że będą się do pracy przydadzą. Koszulka. Zobacz, ile ludzi z kapturem. Teraz największy gangsta. Kompletnie nie miałem żadnych rzeczy na zmianę. Jestem tak bardzo zadowolony i szczęśliwy. Znalazłem dla Jacka pracę z zakwaterowaniem i od razu pojechaliśmy sprawdzić tę ofertę. Dzień dobry. To jest pan Jacek, to jest pan Janusz. Dobra. Pan Jacek jest... Mocno pan pijesz? Nie. Pijesz pan? Nie, pan na wspólnym nie nie, pan, pan tam za mocno nie pił, żeby pana nie ściągał przed klientami. Nie. Tu mamy socjal, tam jest kibel łazienka. Przysługuje panu szukamy. Siedzą po prostu nie tak, bardziej stoją, siedzą jak siedzą, to wtedy masz skoki, bo ujeżdżenie to polega bardziej na przed tamtym roku technicznego. To już mówię przedłużyć, po radiu od 3 do siebie pociągnę się. O, to ja. Trzeba wypać. Ciekawą zimną wodę. Mówię, to było 5 lat temu, niecałe robione. No spoko. No. Bardzo mi się podoba. Ciepłą zimną wodę. No. Ciepła, zimna woda jest. Jestem bardzo zadowolony. To jest pański pokój. Na początku będę pracował z kimś,
żeby no, pierwszy... Tak macie przez kolej, bo dostaniesz. No, o. Z tym bardziej mile zaskoczony niż podejrzewałem, że jest. Po prostu już polubiłem to miejsce. Przez konie? Przez konie, tak. Przede wszystkim konie. Widać. A, widać, widać. Się cieszę. Właśnie rozpoczynam pracę dzięki uprzejmości ludziom, którzy mi pomogli. Dostałem pracę w stadninie koni. No i jak widać po mojej linii. Jest zadowolony. Dzięki. Jacek. Super. Dzisiaj zaczynam. O to chodziło, żeby były łzy w oczach, ale te pozytywne. O to chodziło. To jest moje nowe miejsce pracy. No, no już, już, już. Pierwszy kolega. Pierwszy kolega. Dobra. Tu są o wiele lepsze warunki, Robert, niż tych, w których żyłem. O, nie mieszkałem, mieszkałem na klatkach schodowych. Mieszkałem w domku na działce, gdzie nie było żadnego ogrzewania. Więc... No... Cóż więcej mówić? Coś więcej mówić. Zostaję dzisiaj w pracy po prostu. Mam robotę, nie? Już. Od pierwszego dnia. Dzięki. Jacek wzruszył się przy mnie 4 razy i sam mówi, że nie zdarza mu się to często. Teraz ma przyzwoitą pensję i co najważniejsze, dach nad głową. Mówi, że znowu jest szczęśliwym człowiekiem. Jestem z nim w stałym kontakcie, więc jeśli chcesz dalej śledzić jego losy albo poznać historię innych osób, którym pomogliśmy zacząć lepsze życie, zostawię link w opisie do Facebooka. A! I dzięki wielkie za 100 000 subskrypcji!